Ostatnie w tym semestrze zajęcia Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego odbyły się w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, który jest oddziałem Wieluńskiego Muzeum. W dworską tematykę wprowadził zebranych kierownik Jarosław Eichstedt, który wskazywał na ciekawostki architektoniczne związane z budową Ożarowskiego Dworu, a także opowiedział o życiu codziennym jego mieszkańców. Widzicie Państwo taki wizerunek, jaki po raz pierwszy pojawił się w publikacjach, kiedy dwór po raz pierwszy po prostu był rozpowszechniony, jego wizerunek, i stał się znany. I to jest rysunek z 1915 roku i fotografia z 1916 roku. Właśnie w takim wyglądzie ten dwór się pojawia po raz pierwszy. Proszę zobaczyć, że stojąc właśnie w takim miejscu, gdzie dwór jest kadrowany właśnie tak, że widoczna jest ściana frontowa i boczna, to widzimy, że mamy bardzo równe proporcje tego dworu. Po części merytorycznej przyszedł czas na wręczenie dyplomów i oficjalne zakończenie semestru. Kończący się semestr Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego był bardzo aktywny. Uczestnicy zajęć byli m.in. na wycieczce w kościele w Grębieniu, w kamieniołomie przy Częstochowskiej. Mieli również zajęcia z plastykiem, archeologiem i etnografem. Dziękujemy za wszystkie te spotkania, które się odbyły w tym semestrze, bo przypominam, że semestry Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego są kilkumiesięczne, czyli zawsze co semestr są kolejne zapisy. Tak jak było mówione, od września startujemy z kolejnym semestrem. Też to będą piątki, też popołudnia, też co dwa tygodnie. Prawdopodobnie gdzieś pod koniec września będzie inauguracja tego Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego. Staramy się zawsze dla Państwa przygotowywać tą ofertę na tyle ciekawą, żeby i dla dorosłych, i dla dzieci było to interesujące. Mam nadzieję, że tak było i tak na pewno też będzie. Także proszę śledzić nasz profil, naszą stronę. Zawsze też relacje z naszych spotkań są na profilu Facebook, więc tam można powspominać, można pooglądać, można polajkować. No i za ten semestr dziękujemy, miłych wakacji i mamy nadzieję z większością z Was. Do zobaczenia. W dworach edukacja też miała charakter rodzinny. Ona w gruncie rzeczy była trójstopniowa. Na pierwszym stopniu uczono się w domu. Uczyła dzieci matka czy zatrudniony nauczyciel. Dopiero później wyjeżdżano na pensję, do szkół i jeszcze dalej na uczelnię. Ale to wszystko zaczynało się właśnie w kręgu rodziny. Mur to przede wszystkim edukacja poprzez zabawę i dotykanie historii. Uczestnikami zajęć są uczniowie szkół podstawowych. Wielu z nich interesuje się historią i chętnie poszerza swoją wiedzę. Bardzo fajne zajęcia były organizowane. Nawet dorosłym się podobało, a najbardziej chyba kamieniołomy, którego nie widzieliśmy, że tam taki jest na terenie Wielunia. No i wydobywanie, nie Bartek? Tak? Wydobywanie? Malowanie na szkle, na tych filiżankach, to też było takie właśnie coś nowego, niespotykane na co dzień. Powiedz, jak Ci się podobały te zajęcia? Bardzo mi się podobały, było wiele fajnych rzeczy. Najbardziej mi się podobały dwa zajęcia, gdy rysowaliśmy własne postacie i uczyliśmy się, jak rysować człowieka, jak i również wytapialiśmy własne małe figureczki z metalu. Studenci MUR-u mieli także okazję pospacerować po przepięknym parku dworskim, gdzie rośnie kilka pomników przyrody. Atmosfera ostatnich zajęć była już iście wakacyjna. Niektórzy powrócą na studia po letniej przerwie. Nabór na kolejny semestr wystartuje we wrześniu, a więcej o zakończeniu kolejnego roku na Muzealnym Uniwersytecie Rodzinnym powiemy już w Shortpressie.